Jeszcze raz przypominam, jak są mocne gwizdki, to patrzycie do góry, bo znaczy, że jakieś ładunki są nad nami. Natomiast nie wiem, czy będziecie mieć szczęście, czy nie będziecie mieć szczęścia, jak będzie syrena była. To będzie ten moment wtedy podnoszenia o kolejne około 3 cm albo tego rusztowania do góry. Ja pokażę, w których miejscach po prostu to będzie widać. Widać, jak to będzie płynąć. Dobrze, to zapraszamy. Zapraszamy na górę. Na razie w całej grupie może. To może być dwóch grupach. Wyższy podest wejdziemy, na ten wyższy podest, który... Proponuję, niech wejdzie połowa grupy. Połowa osób, a my poczekamy. Tak. A druga część grupy poczeka. Idź pierwszy. To poczekaj. Tam poszli. Tu będą... Pani pomoże. Deski. Panowie będą szlifować beton. Zacierać. Pachowo zacierać. W tempie aktualnie około 3 cm na godzinę. Z tym, że im wyżej, to ta konstrukcja będzie się szybciej poruszać z tego względu, że będzie już mniej dokładanego zbrojenia. Waga zbiornika pustego, bez gazu, to jest ponad 40 tysięcy ton. Sam zbiornik. Na tej płycie dennej, która tu jest zabetonowana, są instalacje elektryczne do odmrażania. I to jak wiecie, ona jest prawie zamarzania, ale od dołu. Tu jest zupełnie inna historia, bo zamarzanie idzie od góry, bo ten zbiornik będzie... O, teraz będzie jechać. Jak się popatrzy się na te grzybki takie, które tam są. I tam jest skok 3 cm. Te wężyki takie hydrauliczne i teraz to do tego dojdzie. To będzie to podniesienie. Te węże są naprężone, no i to po prostu o tyle. O, już jedzie, o, pyk. Podniosło się. I teraz o następny skok ten grzybek zostanie podniesiony do góry. Jeszcze nie. Chwileczkę podjedzie do góry następny. Takie plany kończą, to jest 5 metrów. To my teraz możemy być jeszcze pluzowani, to jesteśmy 7-7,5 metra prawie, a będzie prawie 50. Czyli jesteśmy na sam dole prawie. Betonowanie ruszyło w sobotę o godzinie 11. Cała technologia myślał, że ten szalunek jest z dołu podnoszony na jakiś siłownik. Nie, on po prostu jedzie po tych prękach. Jak widzicie, tam gdzie szalunek schodzi, to po tym nie ma żadnych wysięgników. On po prostu pełznie. Tu będzie składany dach, cała konstrukcja tego dachu, który w elementach będzie wnoszony przez ten otwór tam po drugiej stronie, który Państwu pokazywałem. Rzecz, która wydaje się taka, może nawet być niepowaga, jak ten dach będzie podnoszony. Tak będzie podnoszony poprzez podniesienie ciśnienia w zbiorniku. Powietrza, ciśnienie na konstrukcję stalową wyniesie do samej góry i ten dach zostanie zabetonowany. To Państwu też opowiemy w biurze, bo to jednak parę dziesiątek ton waży samo podniesienie tej konstrukcji. Ta technologia też będzie zastosowana.